Gambit królewski jest dla odważnych, ale prawdziwe wariaciki szachowe grają Gambit Łotewski. No i tutaj zobaczmy sobie przykład, jak Dubow wrzucił posunięcie F5. Ogólnie rzecz ujmując, nie polecam tego robić w domu. Zobaczcie co tutaj się wydarzyło. Poszło goniec C4, skoczek C6D4, czyli biały natychmiastowo chce uderzyć w centrum, no i też zaatakować czarnego króla. Nastąpiło wybicie na E4, wybicie na E5, no i D5, czyli tutaj Dubow sobie stwierdza, a zajmę sobie centrum, będzie fajnie. No nie do końca, bo goniec B5, goniec D7, bicie, bicie. I ta pozycja jest kompletnie przegrana. Poszło Hetman H5, G6, i tutaj powinienem zapewne wspomnieć, że był, była to partia Stated Tuesday, więc partia na 3 minuty plus 1 sekundę. No i Biały zbił na G6, Habije G6 i zbił na H8. Powinien oczywiście zbić na G6 i wlepić mata w 4 ruchy. No ale widocznie nie chciał być, nie chciał być taki niemiły dla przeciwnika, więc zdecydował się zbić na H8 i tak jego pozycja jest wygrana, ale już tutaj czarny dostaje swoje możliwości. Goniec wkroczył do akcji, skoczek wkroczył do akcji, hetman wkroczył do akcji, wiadomo wisi już na b2, goniec e5, no to goniec się cofnął, żeby zabezpieczyć, szach, hetman b5, czyli się czai, żeby wjechać na d3, no i też nie pozwala białemu zrobić roszady. Skoczek d2, w partii skoczek g4, szach, król g8 i tutaj... Aby dalej mieć wygraną pozycję e, należało zagrać posunięcie Hetman G3, no i później C4, no i tu czarny po prostu przegrywa. E, natomiast w partii poszło F3, no i tutaj Dubow e, przejął inicjatywę, a przeciwnikiem nie był jakiś leszczyk gość 2460, także coś tam gra. E, no i w partii szach i wieża F8. I hetman w potrzasku. Okazuje się, że ten hetman kompletnie nie ma gdzie tutaj uciekać. Więc poszło bicie i bicie. No ale teraz hetman wkroczył do akcji. No i już po prostu nie ma co zbierać. Szach, szach, szach. No i tutaj biały się poddał. Wchodzi goniec f8. No i absolutnie nie ma jak się bronić. Także Gambit Łotewski ciekawy. Zobaczył jeszcze jakieś przykłady. No dobra, to pożartowaliśmy, więc teraz zobaczmy trochę poważniejszą partię. Rzeczywiście Gambit Łotewski. No praktycznie, praktycznie nie jest stosowany przez arcymistrzów. No gdzieś tam w jakichś Taity zdejach i tak dalej to wrzucą, no ale ogólnie tego się praktycznie nie widuje. Natomiast tutaj mamy partię Żukow kontra Żubryński. Białymi gra 200 czarnymi 2470. Partia grana na żywo, poważny turniej szachów klasycznych. No i w tej partii biały zdecydował się zagrać skoczek c 3. E, więc na pewno już tam w głowie od dłuższej chwili kiełkuje wam pytanie, no a co jak biały weźmie tego pionka? No, przecież jest gambit, no to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić, a co jak przeciwnik zbije. No więc okazuje się, że poskoczek bije E5. Jest ciekawe posunięcie Hetman E6. Jeżeli chodzi o bicie na e4, no to nie polecam, no bo właśnie przewalicie tak jak, tak jak Dubow mógłby przewalić. Więc hetman f6, no i teraz jak skoczek odchodzi, no to teraz już zbić na e4 można. I przykładowo skoczek c3, żeby rozwinąć skoczka, skasować pionka, to wchodzi hetman f7. No i okazuje się, że zbić nie można, bo d5 z widłami. Więc wtedy no biały powiedzmy skoczek E3, żeby kontynuować rozwój. To tutaj za to można poświęcić pionka mimo wszystko. I jak biały zbije C6, no i skoczek F6, kontynuujemy szybki rozwój. Goniec E6, skoczek BD7, długa roszada, no i jakaś tam akcja, akcja na skrzydle królewskim. Oczywiście o. Obiektywnie rzecz ujmując, to jest przegrana pozycja. No przegrana to może jeszcze za dużo powiedziane jest to niedobra pozycja. Jest z pewnością przewaga białego, ale można poświrować, ponieważ przeciwnicy z całą pewnością tego nie znają. Więc, no, zobaczcie, jeżeli gość 2200 w szachach klasycznych nie wiedział, jak zareagować, no to co dopiero jakiś chłop 1200 grając blica na 3 plus 0. Jeżeli chodzi natomiast o bicie na F5, to znowu E4 wrzucamy. Jak przeciwnik odchodzi, to znowu Hetman F6, no bo ciągle się boimy tego Hetman H5. Jeżeli teraz Hetman H5, no to już G6 możemy zagrać, bo ta wieża jest oczywiście broniona. Więc C3. No, i teraz przykładowo możemy w ten sposób się się rozwijać. No i później goniec b4 na związanie no i akcja toczy się dalej. Natomiast w tej partii poszło skoczek c3, no to czarny skoczek f6. Wzmacnia tę presję na pionka e4. Przeciwnik ef, no to e4 leci tutaj od razu i d5. Wiadomo, to tak jak praktycznie w każdym gambicie. No Oddajemy tego pionka po to, żeby zyskać na aktywności, żeby zająć centrum. No, i tutaj biały zagrał bardzo roztropnie D3, czyli chce się tego piona z E4 pozbyć. No, to czarny tutaj podgrzewa atmosferę goniec B4 na związaniu. Czai się już na jakieś D4. W partii DE poszło H6. Jeżeli teraz D4, no to jest posunięcie A3 i później B4. Więc tutaj na związaniu się, się nic nie zdobędzie. Więc w partii h6 kontra na skoczka, biały e5, no to nastąpiło wybicie. I tutaj owszem, ciągle czarny jest bez pionka, no ale ten pionek na f5 wcale jakiś taki potężny nie jest. Linia h pół otwarta, żeby atakować, więc już to jakoś nieźle zaczyna wyglądać. A jeżeli biały zagra nie d3, żeby... Na siłę zabezpieczyć tego pionka, to wtedy skoczek C6, skoczek E5 tego gońca się pozbędziemy. No i ciągle ten pionek F5 będzie problemem. No i czarny oczywiście celuje tutaj w długą roszadę. Więc w partii koniec D2, no to czarny D4. Szach? Króle F8 na spokojnie. Nie króle w 7 no bo wtedy wiadomo, Hetman C4. Więc w partii skoczek E4 nastąpiła wymianka, no i. Czarny po prostu odzyskał pionka. Faktem jest, że cały czas jest tutaj spora przewaga białego, ze względu na to, że król czarnego jest mocno osłabiony, więc to jest oczywiście ciągle problemem. W partii długa rożka, no to czarny kontynuuje rozwój i w partii f4. Należało grać goniec d3. Jednak praktycznie zawsze dobrze jest mieć rozwinięte wszystkie figury. A tutaj dodatkowy atut tego pomysłu jest taki, że te białe pola są bardzo słabe. Więc pozbywamy się, biały pozbywa się kluczowego obrońcy tych białych pól. No i w ten sposób realnie czarny ma problemy, choć wiadomo, że czarny bez walki się nie podda. Też można tutaj zakręcić. W partii F4, no to Hetwan D5 poszło, B3, no i czarny Hetman C5, czyli czarny się czai, żeby tam wjechać na A3. To F4 było błędem. Więc król B2, i tutaj czarny pomyślał sobie tak. No, okej, okay, czarne pola są osłabione wokół białego króla, no ale z drugiej strony mój król, no to jest totalnie goły, nie? Więc tutaj czarny podjął taką praktyczną decyzję. Hetman bije C3, przeszedł do takiej końcówki, no i tutaj. Ta końcówka jest po prostu równa, no i rzeczywiście remisem po kilkunastu posunięciach się zakończył. Więc jestem pewien, że Gambitu Łotewskiego wcześniej nie widziałeś i ogólnie jest to jeden z tych Gambitów gatunku... nie graj tego... Ale od czasu do czasu można coś tam przyświrować. W tym rzeczywiście te myki wszystkie z Hetmanem F6 mogą być dosyć problematyczne, szczególnie dla zawodników na, na niskim poziomie. Chociaż na poziomie arcymistrzowskim naprawdę to się ten, ten wariant się zdarza naprawdę sporadycznie. Kolejny przykład to partia z Mistrzostw Europy, czarnymi gra arcy, arcymistrz 2.630, e, białymi e, 2.420 e, kilka. No i poszło e4, e5, skoczek f3, f5, biały zdecydował się zbić, no i pamiętacie tam patrzyliśmy sobie skoczek c4, no a w tej partii zostało zagrane d4. No to czarny tutaj wygonił tego skoczka, zbił na E4, no i Hetman G6. Czyli tutaj, no ten Hetman dosyć dużo lata w debiucie, prawda? Więc to jest oczywistym problemem czarnego. Natomiast plusikiem jest ten pionek na E4, który bardzo mocno ogranicza możliwości białych figur. No i rzeczywiście biały musi sobie z nim poradzić. No i przede wszystkim bardzo ciężko jest zrobić krótką roszadę. No bo tutaj już Hetman jest gotowy do ataku. Więc biały rozwiązał ten problem robiąc po prostu długą roszadę, na co czarny odpowiedział krótko. No i biały h no to czarny a6, czyli ob obaj się tutaj przygotowują, żeby swoje piony uruchomić na skrzydłach. No bo wiadomo, przy przeciwnych roszadach stara zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Trzeba dopaść króla przeciwnika, zanim on dopadnie naszego. W partii D5 skoczek BD7 i Król B1. Chciałoby się tutaj rzeczywiście wrzucić to G4, natomiast to. Natychmiastowo przegrywa ze względu na skoczek, bije G4. I teraz po H bije G4, wieża bije F4 i na koniec goniec G5 wykorzystujące związanie. Właśnie dlatego mm, król białego odszedł na B1. No to teraz B5. Czarny się tutaj rozpędza z drugiej strony. No i też ma na radarze tego pionka z D5. No ale przede wszystkim chodzi o to, żeby goniec gdzieś się przydał. Biały A3. Żeby nie było b4, no to skoczek z F na d7, czyli odsłania czarny wieżę, robi aktywną miejscówkę dla gońca, a skoczek przejdzie sobie na c5, więc tam będzie blisko króla przeciwnika. To już, to już w dobrym kierunku zmierza. Biały g3, skoczek c5. No i tutaj należało grać coś w stylu goniec e3. No i walka toczy się dalej. No ale biały popełnił e, spory błąd. Goniec g2. No i tutaj Sokolow e, oczywiście Arcywicz wypatrzył co jest na rzeczy, mianowicie łubudu e, wieża b4. I teraz, jeżeli pionek zbije, no to oczywiście leci na G2. I teraz są dwa gońce za wieżę, no więc jeden goniec wkracza aktywnie, drugi goniec wkracza aktywnie, no i z przeciwnika po prostu nie ma co zbierać. Biały, no nie ma jak te, te wieże zaktywizować. No może co najwyżej po linii G zaatakować, no ale to wystarczy, że czarny ustawi gońca na F6, no i po prostu nic nie ma. Więc w partii bicie na F4, no i tutaj, no i tutaj czarny jest z jakością mniej, ale inicjatywa jest naprawdę fajna. Więc w partii posłom goniec G5 czarny się tutaj dalej aktywizuje, no i nie ma zbytnio gdzie odchodzić tym hetwadem, prawda? Można by być tutaj sprytnym i zagrać skoczek C6, że po biciu widł. No ale okazuje się, że po skoczek C6 Hetman h 6 no i po prostu nic z tego, e, widełek nie ma, a hetman nie ma gdzie uciekać. Po szachu oczywiście goniec bije i na czysto figura więcej. E, więc w partii goniec zbił na e4 z kontratakiem, no ale teraz już bicie na e4, hetman bije i goniec f5. No, i oczywiście czarny już celuje w punkt C2. W partii Hetman D4, no można by grać Hetman E2, żeby niby zabezpieczyć na C2. No ale wieża E8. I teraz Hetman tak czy siak to C2 musi odpuścić. No bo nie ma gdzie odejść, tak, żeby bronić. Więc w partii Hetman D4, no to Bach, król odchodzi. To go nie No Widać, że te gońce czarnego naprawdę piekielnie aktywnie tutaj działają. No i teraz no, pozycja białego jest po prostu mm, przegrana. No okej, okay. z jednej strony materiał równy, no ale z drugiej strony, no co ten skoczek tutaj robi? A goniec z hetmanem działają naprawdę bardzo aktywnie, a jak tylko skoczek odejdzie, to zaraz skoczek pakuje się na C4. No więc w partii wieża E8 trzeba wykorzystać otwartą linię i hetman F7. O słabościach po prostu. Król A1, no to goniec E5, hetman D3, no to czarny zbił na F2, najzwyczajniej w świecie. Jeżeli tutaj jakiś skoczek C6, no to wtedy wchodzi bicie. No i tak czy siak leci na F2, no bo jeżeli chodzi o BC, no to skoczek C4 to jest dużo, dużo słabości w obozie białego. Nie ma opcji, żeby to wszystko utrzymać. Więc poszło hetman D3, hetman F2. No i tutaj pozycja białego się naprawdę szybko posypała. Tutaj trzeba było tylko na G5 uważać, ale to czarny zablokował. No i już. W tym momencie biały postanowił się poddać. No, bez dwóch pionów, totalny wałek. Więc jak widzicie, kurde, no według stokfisza wariant no, naprawdę leży. No ale wiadomo, że my nie gramy ze Stokfiszami. Jeżeli zawodnik 2.400 jest w stanie przewalić w tym gambicie łotewskim, no to co dopiero 1.400. Ale żebyście nie mieli mylnego wrażenia, większość partii w tym debiucie kończy się niedobrze dla czarnego. I tutaj mamy przykład: białymi gra zawodnik 2300, czarnymi 2500. Poszło E4, E5, Skoczek F3, F5, bicie. To już widzieliśmy tenże wariancik. No i prawda jest taka, że jeżeli w tej pozycji biały wie co robić. No to rzeczywiście czarny ma tutaj tarapaty. Poszło w partii F3, czyli biały chce tutaj podważyć ten właściwie jedyny atut po stronie czarnego, czyli właśnie tego pionka z E4, który ogranicza możliwości białych figur. No szczególnie biały chciałby ustawić gońca na D3, żeby, te, żeby tego Hetmana dalej atakować, no i też żeby kontynuować swój rozwój. Więc, więc bicie na F3, no to jest po prostu niedobre. Zaraz goniec D3, no, inna sprawa, że tak czy siak ten wariant jest po prostu niedobry, no ale tutaj błyskawicznie sytuacja eskaluje, no i się to kończy nie za ciekawie. Bić na C2 no to nie można, bo Hetman oczywiście w potrzasku. Więc w partii Goniec C7 czarny postanowił tego pionka oddać, no i poszedł skoczek F6, no to biały Hetman D3, no Goniec D3 zagrać nie można, bo leci na G2, stąd Hetman D3, no i czarny roszada, czyli czarny stwierdza sobie dobra, gram bez pionka, ale przynajmniej mam szybki rozwój, no i jeszcze dodatkowo mamy niezły nacisk na ten punkt G2, a co za tym idzie białemu. No nie jest tak łatwo się tutaj rozwinąć. Więc w partii skoczek e3, punkt g2 zabezpieczony, goniec d2 no i goniec g4. Czyli czarny stara się stopować krótką roszadę. Biały zagrał h3 no i tutaj czarnego poniosła ułajska fantazja, krótko mówiąc. To znaczy czarny tutaj popłynął na liczeniu wariantów. No bo no, mo można było zagrać coś jak goniec d7, no ale wtedy długa roszada. No to jest czysty pionek przewagi po stronie białego. Biały nie ma żadnych słabości, za chwilę jakieś g4 rzuca. No i pozycja jest przegrana bez żadnej kontry. No, czarny tutaj nic nie wyczaruje. No więc czarny stwierdził, że tutaj przyświruje i zagra goniec f 3 No i w partii nastąpiło gf szach. No i dobra, ma to jakiś sens, no bo po król D1, no to są widły i to jest okejka. No ale idzie król E2 i tutaj czarny sobie zaplanował skoczek bije E4. I rzeczywiście skoczek bije E4 zagrał, hetman tutaj odbił na E4, no i poszło wieża bije F3. I ma to sens, no bo po biciu hetmanem jest szach z, z widłami. Yy, więc, więc, oczywiście, spoko. No, tylko wchodzi posunięcie, goniec E1. No i okazuje się, że ten Hetman zostaje wygoniony. No, a czarny jest w plecy, dwie lekkie figury. No więc, pozycja oczywiście przegrana. I w partii posłubicie, bicie, bicie. Yy, G6. No, ale. To jest na czysto figura przewagi. No i pogoniec D2 czarny postanowił się poddać. Więc co tutaj sprawiło, że ta przegrana tak szybko wyleciała? Zdaje się, że skoczek G4 byłoby lepszym pomysłem. Żeby wykorzystać tę linię F. Która w gambicie łotewskim jest właśnie takim atutem. No i teraz po biciu goniec bije, no ale H3 w tej konfiguracji już nie wchodzi, bo jest goniec H4. Więc. Więc zdaje się, że to był ten moment, gdzie jeszcze czarny mógł e, podgrzać atmosferę w taki sensowny sposób. No, bo w partii to podgrzał atmosferę, e, ale w taki, e, no, nie za dobry sposób. Także powiem Wam, gambit łotewski, mega, mega zabawny, mega ciekawy. Ogólnie nie polecam tego robić w domu, ale od czasu do czasu można przyświrować. Jestem pewien, że tego gambitu wcześniej nie widziałeś. Napisz w komentarzu czy rzeczywiście się to zgadza.